Słuchajcie, nagrywam ten filmik z telefonu i to będzie taki smutny filmik, ponieważ, jakby to powiedzieć, era sklepów elektronicznych lokalnie, także możecie sobie pojechać i coś tam kupić na miejscu, powoli dobiega końca. To jest trochę smutne, ale niestety jest taka prawda, że coraz więcej sklepów upada. Większość takich większych graczy przenosi się do internetu, mają strony internetowe i tak dalej. Powiem wam, że we Wrocławiu pamiętam, że był kiedyś taki elektropark, jakaś taka stronka też z częściami elektronicznymi, i ona była tam gdzieś koło Grabiszyńskiej, ta ich firma. Oni się w ogóle przenieśli gdzieś z Kościuszki, potem na Grabiszyńską. To było tak, że tam mogliście złożyć sobie zamówienie. No i potem po przyjechaniu gościu wam to wszystko tam wydawał na miejscu już, nie? No i to jest chyba taka pierwsza firma, którą pamiętam, że upadła. Zwinęli się. I co teraz się wydarzyło, słuchajcie? Dzisiaj pojechałem po pracy do robotronika. Wchodzę tam do środka, bo chciałem kupić te kondensatory 200V, 560 mikrofaradów. Od razu już powiem, że nie mieli takich. To są dosyć niestandardowe wartości tych kątków. No i tam przyjechałem, patrzę się, mnóstwo rzeczy powystawianych przed ladą, i tak się patrzę na to wszystko, i tak się zastanawiam, o co tu chodzi? Nigdy tego tak nie było tam, nie? No i w końcu tak mówię do tego sprzedającego pana: zwijacie się? On mówi: no tak, kończymy działalność niedługo. Ja mówię: ja pierdzielę, masakra. Pytam się: do kiedy jesteście tam jeszcze, nie? On mówi, że do czerwca. Słuchajcie, także Robotronik do czerwca jeszcze będzie funkcjonował. Mało tego, to co mi dalej powiedział, to już w ogóle kopara mi opadła. Aksl na Dworcowej, prawdopodobnie. Nie wiem, na ile to jest prawdziwa informacja. Ale on powiedział, że też chyba zwinął swój interes. Także we Wrocławiu zostaniemy w ręką w nocniku. Chyba że ktoś zna jeszcze jakieś fajne elektroniczne takie sklepy, to niech napisze w komentarzu. I powiem wam, że no jest straszna lipa. Większość teraz rzeczy kupywanych chyba będzie przez internet. Jak nie w Polsce, no to gdzie? Na AliExpressie, tak? Smutne, ale prawdziwe. Nie wiem, co o tym myśleć. Lubiłem ten sklep, Robotronik. Miałem taki przysłowiowy rzut beretem tam. No i co mogę wam powiedzieć? Specjalnie sobie tutaj odpaliłem na goglach Robotronika stronę, żeby było do tego filmiku. Dzisiaj mają zamknięcie 18:10. I co chciałem wam jeszcze powiedzieć na sam koniec, na zakończenie tego smutnego filmiku. Słuchajcie, jeżeli chcecie sobie pokupywać różne tam rzeczy, to możecie pojechać do Robotronika, bo jest wystawionych, tak jak już powiedziałem, mnóstwo rzeczy. Oni chyba to wywalili tam gdzieś z magazynu. Można kupić po niższych cenach. Są pakowane w takie woreczki strunowe. Ja dzisiaj na przykład wziąłem 50 sztuk diod, takich fajnych kwadratowych diod czerwonych. Strasznie mi się to spodobało. Zapłaciłem, słuchajcie, 5 zł tylko, ale naprawdę do jakichś projektów takie diody, żeby gdzieś do jakiejś obudowy włożyć, fajna sprawa. No i tam było tego mnóstwo, rezystory, kondensatory, jakieś kurde gniazda, także mówię, jeżeli ktoś chce wydać troszkę tam pieniążków i póki jeszcze się nie zwinęli, no to co, no to niech jedzie do Robotronika i sobie zobaczy, popatrzy, co tam mają wystawione, bo jest tego naprawdę mnóstwo. Takie czasy. Wszystko się przenosi, słuchajcie, do internetu. I co na to poradzimy? Nic. Szkoda. Słuchajcie, nagrywam to z takiego tajemniczego miejsca, zwanym łazienką. No i taka konkluzja z tego jest, nie? Dobra. Nie ględzę dłużej. Napiszcie, co o tym sądzicie. No i jeszcze raz. Czy we Wrocławiu są jeszcze jakieś miejsca takie ciekawe z częściami elektronicznymi, jak typu, jak właśnie Axl i Robotronik?
Pozdro, trzymaj ta się, wrocławianie i nie tylko.